Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Już nie 500 plus, a 800 plus. Liczby, fakty, dane sprawdźmy to. Od miesięcy ostrzegam, że najważniejszym wydarzeniem tego roku w Polsce, z mojego punktu widzenia, mogą być wybory, bo tu się może zadziać wszystko: reformy podatkowe, reformy emerytalne, plany socjalne. No, każdy stanie tu na głowie, żeby móc tylko w przyszłej kadencji formować nowy rząd. No i mamy to. Mamy faktycznie pierwszą obietnicę wartą ogromną kwotę w budżecie, bo oto 500 plus ma się zamienić w 800 plus. I moim zdaniem jest tu kilka rzeczy do przegadania, bo od wielu dni trwa jedynie taka prosta nawalanka: czy to rozdawnictwo i będzie druga Grecja, czy może nas stać? I teraz mamy taki model redystrybucji. Wiecie, że ja lubię trochę podrążyć, sprawdzić trochę liczb i się zastanowić na wielu poziomach, więc spróbujmy. Dzisiaj kilka słów o samym programie 500+, żebyśmy złapali szeroki kontekst finansowy, przypomnieli sobie kilka założeń. Po drugie, co ta zmiana wprowadza w krótkim terminie, no bo jednak z 500 na 800 to jest podwyżka procentowo naprawdę solidna. No i punkcik trzeci, co może stać się w długim terminie. Tutaj musimy troszeczkę pospekulować, no bo wiadomo, to co dziennikarze czy politycy potrafią nazwać game changerem, to może kiedyś była tylko kwestia słupków poparcia, ale jak pokazała historia, no dzisiaj to jest istotny element naszej polityki gospodarczej i czasami coś wprowadzone na chwilę zostaje z nami zdecydowanie na dłużej, więc warto to dobrze przemyśleć. No i oczywiście warto o tym rozmawiać. Zaczynamy. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Dosłownie za kilka dni rusza giełdowy Wall Street, czyli wielka konferencja, na którą w tym roku wybieram się także z kamerą i mam nadzieję, że przywiozę kilka fajnych materiałów. Tam też pewnie będą jakieś wątki polityczne. Siłą rzeczy, w tym roku kampania trwa, pada coraz więcej ciekawych propozycji i politycy lubią nas zaskoczyć, szczególnie w weekendy. Więc wydaje mi się, że będzie spokojnie jeszcze o czym rozmawiać, jeśli chodzi również o nasze finanse, no bo wiele z tych wszystkich. Obietnic, o których mówimy, o których będziemy mówić, to oczywiście jest jakaś forma redystrybucji, czyli pakowaniu naszych własnych pieniędzy, które najpierw do budżetu wrzuciliśmy, z powrotem do nas tylko w ramach różnego rodzaju transferów. Jeśli słuchacie tego kanału regularnie, to pewnie domyślacie się, jakie ja mam podejście, no bo polityka socjalna oparta na transferach to jest coś, o czym się powinno rozmawiać i analizować to na konkretach, na liczbach. Ma to zawsze swoje plusy, ma to zawsze swoje minusy, ale najważniejsze, żeby stosować to wszystko adekwatnie do potrzeb, tam gdzie jest potrzebne, tam gdzie serio pomaga, zachować jakąś dozę racjonalności, no i co najważniejsze, nie wykorzystywać tego. Politycznie i populistycznie, ale to oczywiście w świecie idealnym proza życia jest, jaka jest. Ja chyba, tak jak większość ludzi, związana w ogóle trochę z rynkiem finansowym, takie odnoszę wrażenie, jestem za formą takich transferów w postaci chociażby ulg podatkowych, a nie bezpośredniego transferu gotówki, który jest trudno mierzalny. no i w ogóle niesie ze sobą też cały pakiet pewnych konkretnych konsekwencji, ale emocjonalnie politycy to uwielbiają, no bo badania też pokazują jasno, że my po prostu lubimy czystą gotówkę i chyba też ten czynnik trochę przeważa. O tym też zresztą sobie porozmawiamy, bo to niesie bardzo konkretne konsekwencje. Jeśli każdy problem rozwiązujemy w ten sam sposób, czyli przetransferowujemy po prostu gotówkę, no to też taki model pomocy nam się całkowicie zmienia. Ale zacznijmy może od samych cyferek, bo zbliżamy się z tą obietnicą yy, zamiast 500-800 zł do momentu, kiedy Skala tych transferów w budżecie i podatków zaczyna się w pewien sposób zbliżać niektórymi wartościami. Oczywiście, kluczowy w polskim budżecie jest VAT bardzo ważna jest akcyza, istotny jest CIT, ale po drodze jest wszystkim nam bardzo bliski PIT. I teraz troszeczkę liczb, sięgam do notatek, zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, dochody budżetu państwa z PIT w 2022 roku wyniosły 68,1 miliarda złotych, no i były niższe o 7,5%, czyli 5,5 miliarda, niż w 2021. W porównaniu z kwotą prognozowaną na etapie ustawy budżetowej na 2022 dochody te były mniejsze o 1,9%, to jest o 1,3 miliarda złotych. Prawie 70 miliardów to jest całkiem sporo kasy, którą wpłacimy do budżetu, ale teraz zobaczmy, że w ramach 500, robimy transfer w drugą stronę, aktualnie na kwotę około 40 miliardów. To jest kwota w 2022 roku. Ale gdyby zrobić kwotę 800, co stanowi 60% wzrostu świadczenia, to koszty wzrosną nam do ponad 60 miliardów złotych, czyli Pit i 800, no bardzo mocno się do siebie zbliżą po tych dwóch stronach budżetowego równania. I w związku z tym warto trochę porozmawiać o tym, w którą stronę to w ogóle zmierza i jak my możemy na to zjawisko patrzeć. Przyjmijmy sobie, że te duże liczby, o których powiedziałem, to jest taka skala makro, skala budżetu, gospodarki państwa. Natomiast gdybyśmy chcieli przyjrzeć się skali mikro, jeśli chodzi o program 500, czyli to jak to wpływa na konkretną jednostkę, na konkretną rodzinę, gospodarstwo domowe, no to zobaczmy. 18 lat życia to 500 plus razy 216 miesięcy, czyli 108 000 złotych. Oczywiście gdzieś po drodze jest inflacja i tak dalej, ale w super dużym uproszczeniu, żeby sobie po prostu zestawić te liczby. Gdy przyjmiemy 800, to mamy 172 800 zł. Tyle dostanie rodzic na dziecko w skali 18 pierwszych lat życia. Moim zdaniem jest tu o czym rozmawiać, bo to jest największy program tego typu transferowania środków w Polsce. I wiele osób już może nie pamięta, ale program 500 Plus miał niemal 8 lat temu koncepcję programu mającego na celu zwiększenie dzietności, czyli rozwiązanie problemu zbliżającego się kryzysu demograficznego. No myślę, że każdy, kto widział dane demograficzne w Polsce, no, widzi gołym okiem po prostu ten zbliżający się wielki problem, który trochę przypomina mi film na Netflixie. Nie patrz w górę. To jest tak z polskim systemem emerytalnym i z demografią. Tacy ludzie jak ja wyskakują, że trzeba tutaj coś zrobić. No, i wszyscy krzyczą, nie patrz w górę, to na pewno ta kometa nie przyleci. No, no, przyleci, prawdopodobnie przyleci, i trzeba będzie o tym kiedyś rozmawiać. No, i to była jedna z tych odpowiedzi, trochę długoterminowych, i jeszcze aspekt krótkoterminowy, tego, że się dostaje pieniądze. No, i najpierw był to program od drugiego dziecka, więc naturalnie wspierał tych, którzy mają więcej niż jedno dziecko. No, ma to sens. Przynajmniej w teorii, bo jak wszyscy wiemy, program absolutnie nic nie zmienił w tej kwestii, i ten pierwotny cel po prostu wyrzucono do śmietnika. Dopisano nowe. Cele. 500 Plus stał się trochę programem remedium na wiele różnych bolączek, bo teraz, jak spojrzymy w różnego rodzaju raporty, to wrzuca się tu spadek ubóstwa, edukację, zdrowie, no co tam nam mniej więcej pasuje. I tu jest istotna kwestia, czyli na co te pieniądze są wydawane. Ja muszę przyznać, że mam no, na chyba największe pretensje, że po prostu nie wiemy, a moglibyśmy wiedzieć, bo gotówka wytransferowana w ten sposób może być wydana dowolnie na wszystko, wiadomo, ale jeśli nie robimy bardzo konkretnych, stabilnych, corocznych badań na rodzicach, którzy otrzymują to świadczenie, no to my tak naprawdę niewiele wiemy. Krążymy wokół takich populistycznych haseł, z którymi na bank się spotkaliście, no bo ktoś krzyczy, że 500 plus to rozleniwia, a zarazem mamy najniższe bezrobocie, 17 milionów pracujących. Ktoś krzyczy, że pieniądze są inwestowane w dzieci. No dobra, ale w co są inwestowane, bo super by było się dowiedzieć. I mamy wtedy zlepek różnych badań, badań prywatnych firm, które możemy sklejać w dowolnej konfiguracji i wyciągać dzięki temu pochopne wnioski. No, ja już nieraz widziałem coś takiego, że Polacy wydają X% więcej na książki. No dobra, ale jak wyjmiemy takie dowolne badanie o książkach i przyłożymy je na oś czasu, dołożymy do tego zjawisko 500, no to badanie było wykonane w tych latach, więc ma to coś wspólnego ze sobą, prawda? No nie wiem, a uczestnicy tej ankiety pobierają 500, czy po prostu czytają książki. Bo ja na przykład nie pobieram 500, a wydaję więcej na książki, więc czy ja byłem w tym badaniu, czy nie? Pewnie rozumiecie, do czego zmierzam, ale po prostu zwracam uwagę, żeby uważać na takie badania kompletnie z czapy, bo mam trochę pretensji o to, że w ostatnich latach w tych badaniach byliśmy bardzo kiepscy, czyli ten efekt mierzalny 500, mógł być zbadany dużo, dużo lepiej. Ja bym nawet zaryzykował, że prowadzenie takich poważnych badań mogłoby być ciekawe w skali międzynarodowej, no bo jest to jednak program bardzo duży w skali całego kraju, w którym moglibyśmy podzielić się takimi danymi. Jeśli faktycznie 500 plus w wielu dziedzinach pomogło, to w jakich i pokazać faktycznie bardzo konkretnie, jak to działa. I tu niespodzianka, bo ja próbowałem się dogrzebać do różnych danych, boże, po prostu nie zauważyłem, może coś nie jest publiczne. Najwyżej mnie poprawicie i w komentarzach może znajdziecie jakieś fajne tematy jeszcze. W 2019 roku powstał taki raport 5 lat programu 500+. No fajnie, mówię jak znalazł do tej audycji, pobieram. A tam całe 12 stron w PDF-ie, razem z okładką, politycznym wstępem pani minister i kilkoma wykresami, dokładnie w takim tonie, w którym powiedziałem, czyli powklejane przeróżne wycinki prywatnych badań z przeróżnych lat i z różnych instytucji. No nie można merytorycznie rozmawiać o programie, o którym de facto tak mało wiemy. Zanim przejdziemy do samej podwyżki na 800, to mam jeszcze dwie takie refleksje, które sobie zanotowałem i czekały w zasadzie na ten odcinek. I jedna luźna, nieco przekorna teoria, którą usłyszałem od znajomego i która w zasadzie jest bardzo ciekawa, warta opowiedzenia i warta sprawdzenia na realnych liczbach, bo zobaczcie o tej zmianie polityki. Jeśli filarem polepszania naszego życia, zdaniem polityków, jest transferowanie w nas żywej gotówki, ale nie idzie za tym polepszanie np. dostępności czy jakości wielu usług, dajmy na to ochrony zdrowia, edukacji itd., no, to jakie zjawisko widzimy w praktyce? Wyrzućmy na chwilę do śmietnika całą narrację polityczną, wszystkie różne opinie, którymi nas karmią media. Po prostu zastanówmy się na logikę. Co się w takiej sytuacji dzieje? Macie dwójkę dzieci, dostajecie świadczenie, ale do lekarza nie możecie się zapisać, bo jest gigantyczna kolejka, brakuje lekarzy. No i prywatnie. Szkoła niespecjalnie spełnia wasze wymagania, jest zdecydowanie za mało nauczycieli, czy ta nauka jest gorszej jakości. Zatrudniacie korepetytora, wysyłacie na prywatne lekcje. No, zobaczcie, jaka tu jest prosta. Ta zależność. Jeśli każdy problem od lat rozwiązywany jest wrzuceniem gotówki i obywatelu rozwiąż sobie ten problem, przecież my pomogliśmy, daliśmy ci kasę. No nie da się ukryć, że w wielu dziedzinach sektor prywatny dostaje coraz więcej klientów, którzy nie mają innego wyjścia. No bo jeśli sektor publiczny im tego nie dowozi, no to wykorzystają po prostu na to pieniądze, które dostali. A druga refleksja, trochę kontrowersyjna i taki żywy zapalnik do komentarzy na YouTube. Wiele osób obawia się pieniędzy cyfrowych emitowanych przez bank centralny, takie CBDC, gdzie faktycznie bank ma pełną wiedzę na temat y, tego, na co te pieniądze są wydawane, i teoretycznie władza mogłaby wykorzystać to do kontroli społeczeństwa. No to wykorzystajmy te technologie tutaj. Dostajemy wirtualne 500 zł, ale na konto w Narodowym Banku Polskim. I nie o to chodzi, że możemy je wydać na tam konkretne rzeczy, ale nie możemy ich wydać na konkretne rzeczy. Na przykład, płacimy kartą specjalnie podpiętą do tego systemu i terminal odrzuci nam taką płatność, jeśli za te pieniądze będziemy chcieli na przykład kupić alkohol. A? Pewnie już wiecie do czego zmierzam. Program 500 Plus jest tutaj akurat idealnym przykładem dla zwolenników tego rozwiązania. No bo jak pieniądze mają być na dzieci, to może technologia pozwala, żeby zrobić tak, żeby nie dało ich się wydać inaczej. Refleksja super luźna i oczywiście scenariusz jeszcze trochę science fiction, ale jak chcecie się pokłócić w komentarzach, to do takich czysto teoretycznych dywagacji. No i jest to ciekawe rozwiązanie, no bo z moralnego punktu widzenia, jeśli jesteśmy przeciwni, żeby 500 plus było wydawane na tego typu niecne cele, ale jak wiemy, ta technologia niesie ze sobą bardzo duży potencjał nadużyć. A człowiek jest jaki jest. Oczywiście jest jeszcze gorszy, jak dojdzie do władzy, tak to raczej działało od tysięcy lat i chyba nic się nie zmienia, tylko technologia coraz ciekawsza. To tyle luźnych refleksji. Teraz zastanówmy się nad zmianami z 500 plus na 800 plus. Krótki i długi termin. O ile oczywiście do tego dojdzie, bo to też nie jest tak, że musi do tego dojść. Jesteśmy na razie na etapie obietnic. W krótkim terminie budżet dostaje ponad 60 miliardów obciążenia rocznie z tego tytułu, a my się dalej zadłużamy. Ale przyznaję, że sam budżet dzisiaj wraz z wydatkami pozabudżetowymi jest już z mojego punktu widzenia nie do ogarnięcia na poziomie zwykłego śmiertelnika. I to mówię jako były dziennikarz ekonomiczny, który kiedyś tego dużo bardziej pilnował, no bo wydajemy i zadłużamy się, mocno trzymając kciuki, że docelowo będzie spadać koszt obsługi długu, no bo nikomu nie zależy na wysokich stopach procentowych długo, no a gospodarka będzie się prężnie rozwijać, no to też na razie wszyscy zakładamy, że tak będzie oczywiście. Ja zakładam, że Ministerstwo Finansów nie bardzo zakłada negatywne scenariusze. Jak na to patrzę z boku. Ale dlaczego tak ciężko jest to ogarnąć? I uważam, że już wyszliśmy poza pole, gdzie można jeszcze to kontrolować z poziomu internauty, że też tak powiem. No bo zobaczcie, jak duże rzeczy wyszło poza budżet. I jeśli nie monitorujecie tego na bieżąco, to się po prostu pogubicie. Trzynasta emerytura jest wydatkiem budżetowym, jeśli mnie pamięć nie myli, ale już czternasta nie. Uwaga, płaci ją Fundusz Solidarnościowy, który jest poza budżetem. Budżetem. Dodatki osłonowe są z budżetu, ale już zamrożenie cen prądu, czy dodatek węglowy, to jest, uwaga, fundusz covidowy, poza budżetem. Jaki covid, jaki węgiel? Zapytacie. Nie wiem, ale jest taki fundusz, akurat nadaje się do tego. Czy fundusz solidarnościowy nadawał się do 14 emerytury? Wydaje mi się, że nie na to był, ale znowu, jeśli nie jesteście z tym na bieżąco, no to jest to bardzo trudne do zweryfikowania, więc nie, nie porwę się na to, co wytrzyma nasz budżet, bo mało kto już kontroluje nasz budżet i jest w stanie powiedzieć, ile tam faktycznie wydatków, gdzie jest. Inna sprawa, że inflacja dla samego budżetu nie jest zła, no bo po prostu rosną znacząco wpływy. Wyższe ceny to więcej pieniędzy w podatkach, więc budżet jest zasilany większymi kwotami. Budżet budżetem. Druga kwestia wspomniana przy okazji to oczywiście inflacja. Tu bez niespodzianek, jak mamy wysoką inflację i dorzucamy do tego gotówkę, to naturalnie mamy czynnik proinflacyjny i nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii, i nawet sami politycy z rządu mówili to wprost jeszcze kilka miesięcy temu. No ale jak jest kampania wyborcza, to już warunki się zmieniły, dzisiaj jest to sensowne posunięcie. Pewnie też wpadliście na takie badanie z projektu Ciekawe Liczby, że niemal 40% Polaków nie rozumie, że jak inflacja spada, to ceny dalej rosną. Ale tutaj mały disclaimer: jak wejdziecie w to badanie, to te 40% to jest zbiór różnych odpowiedzi z różnych pytań. I wydaje mi się, że ten przekaz idący w świat, że 40% nie kuma kompletnie. No, trochę może się wydać naciągane, ale to sami ocencie. No bo nie wdając się w szczegóły, ale w kontekście wyborczym ja się na przykład zastanawiam, jak duże będzie miało to znaczenie, bo naprawdę inflacja jest boleśnie odczuwalna w dziedzinach, które dotykają absolutnie każdego. Czyli żywność, koszty utrzymania domu, mieszkania. I przykładowo, czytałem taki wywiad z doktorem habilitowanym Przemysławem Sadurą, to jest socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, i tu sięgam po cytat. Było takie pytanie, czy 500 plus już nie działa. I odpowiedź. W badaniach fokusowych, jakie ostatnio robiłem, często. Słyszałem od ludzi pobierających 500, że chętnie oddaliby świadczenie za powrót do cen sprzed pandemii. Ludzie wiążą inflację z 500 i rozdawnictwem i mają poczucie, że 500 nie rekompensuje im rosnących kosztów życia. I coraz większa jest też świadomość niedofinansowania usług publicznych, tego, że jeśli chcemy mieć dostęp do dobrej opieki zdrowotnej albo edukacji, to musimy je sobie kupić w sektorze prywatnym, co przestaje być wyłącznie praktyką klasy średniej. Co z tego, że masz 500 zł, jeśli wszystko jest droższe? A 250 musisz zapłacić za wizytę u laryngologa, bo już w kwietniu nie ma miejscu specjalisty. To jest trochę to, o czym wspomniałem na samym początku, bo ja przyznaję, że nie lubię bardzo takich super prostych przekazów. Czyli Polacy to o Polacy, tamto Polacy, albo nic nie wiedzą, albo są super najlepszym, najbardziej kumatym narodem Europy. To nigdy nie działa tak zero szczególnie kiedy mamy jakieś zjawisko rozłożone na wiele lat. Dlatego tak bardzo rusza mnie, że nie mogę omówić fajnych badań w tym odcinku, bo tych fajnych badań po prostu nie mamy, a to świadczenie jest tyle lat już przyznawane. Trzeci punkt krótkoterminowy nieruchomości. Ja mam z tyłu głowy zbliżający się wielkimi krokami program Mieszkanie 2%, o którym już tutaj mówiliśmy nawet w kilku programach. I to stanowi ciekawą kumulację na rynku mieszkaniowym. Jeśli łapiemy się na ten program, to dostajemy no naprawdę dużą dopłatę do rat. Jasne. Jeśli mamy dzieci, to mamy relatywnie spore świadczenie. I teraz zobaczcie, że z perspektywy rządu polityka jest jasna, że idziemy tylko w stronę dofinansowywania mieszkań. Już nic nie budujemy. Poprzedni projekt z hukiem będzie chyba zamknięty. Z perspektywy największej partii opozycyjnej. Temat jest dokładnie taki sam, kredyt najlepiej 0%, a nie 2%, no i waloryzacja 500 plus musi być. Czyli jednymi słowy, kolejne czynniki wspierające potencjalnych kredytobiorców, co zresztą też widzimy po niesamowicie napompowanym już dzisiaj wik nieruchomości, deweloperach, naprawdę wysokie notowania, naprawdę fajne wyniki, chyba rekordowe dywidendy u kilku podmiotów, no i też bardzo wysokie marże. Oczywiście najbliższe miesiące pokażą dopiero jakie będą tam realne wyniki, ile faktycznie Polaków będzie zachęconych do tych programów, ile będzie mogło z tego skorzystać, będzie miało zdolność kredytową, ale jeśli zarówno aktualny rząd, jak i największa partia opozycyjna i no duża część partii opozycyjnych jest za tym, żeby wspierać tę część popytową na rynku nieruchomości, no to kierunek wydaje się z tej w każdym razie strony no dosyć jasny, klarowny i tu się raczej za dużo nie zmieni. Oczywiście jakie będzie gdzie przyszły rząd i tak dalej, no to jest jeszcze bardzo długa droga, ale wiele partii mówi jednym głosem. I koniec z budową mieszkań. Na razie pompujemy ponownie stronę popytową. Jak jesteśmy przy pompowaniu i inwestycjach, no to oczywiście inwestorzy też już myślą o tym, jak to się przełoży na polską giełdę. To jest taki punkcik czwarty, krótkoterminowy. No, na pewno, jak mamy więcej pieniędzy i więcej wydajemy, to naturalnie myślimy o Dino, Euro, cashlo, Pepco, o jakichś rozrywkowych tematach. No, teraz całkiem dobre wyniki mają biura podróży, że jesteśmy tacy wypuszczeni, jeśli chodzi o wakacje po tych latach covidowych. Ale to wszystko to jest takie gdybanie, bo żeby polski kapitał masowo ruszył na giełdę, no to wiadomo, fajnie by było, jakby się trochę przesunął z nieruchomości jednak, bo to tam są te miliardy, tam są te naprawdę potężne pieniądze, albo musiałby też iść równo z różnych stron, bo docelowo i tak jest dużo lepiej. PPK pakuje wprawdzie coraz więcej, chociaż ten autozapis znowu był jaki był. Trochę jest więcej y, faktycznie oszczędzających na PPK, ale to nie jest jakiś wielki jeszcze wzrost. Jeśli spojrzymy na zainteresowanie giełdy za granicą, to wydaje się, że pięknie skorzystała z tej przeceny, która była w 2020 roku. Jeśli spojrzymy na dolarowe wyceny, ale tak szczerze, czysto intuicyjnie, Ciężko mi uwierzyć, że 800 plus byłoby takim naturalnym przełożeniem na nasze polskie inwestycje kapitałowe, masowe, gdzie gdzieś po drodze mamy właśnie nieruchomości, złoto, dopiero chętne, jako akcje. Ja nie znam osób, które dostaną 800 plus zamiast 500 plus i do mnie zadzwonią, Tomek, jak się to konto maklerskie zakładało. No bo te 300 zł faktycznie sprawi, że ja zacznę inwestować na giełdzie, więc to nie do końca jest takie proste. Bardziej wydaje mi się, że ta konsumpcja, czy znowu po prostu to, co będzie zasilało część tych spółek, naturalnie Gdzieś tam będzie się mogło przełożyć na, na niektóre wyniki. A jak patrzę na akumulację wyborczych obietnic, które dopiero mamy, a przecież jest dopiero maj, to w krótkim terminie wydaje mi się, że jak zwykle ten drobny przedsiębiorca będzie miał najtrudniej, bo jeszcze w tej układance zapominamy o rosnącej płacy minimalnej, a za tym oczywiście idą rosnące składki ZUS i tak dalej, bo duże korporacje, no one sobie generalnie dobrze radzą, optymalizują, dużo będą optymalizować, jeszcze więcej i mogą sobie naprawdę na dużo pozwolić, natomiast ci najmniejsi przy aktualnych obciążeniach i aktualnej inflacji, no naturalnie będą mieć czas najtrudniejszy, a to oczywiście nie jest interesująca mocno grupa docelowa wyborcza, więc tam akurat podejrzewam, że będzie najtrudniej. Gdzieś tam oczami wyobraźni widzę mały sklep, małą kawiarnię, niewielką sieć w Warszawie, ale na przykład lokalne knajpy, tam gdzie już jest ciężko i te transfery będą trochę dociskać jeszcze małe biznesy. No i tak wychodząc poza moją bańkę, oczywiście, bo bez hipokryzji jest bardzo relatywnie łatwo wpaść w taką bańkę, jak się w dużym mieście mieszka i jeszcze pracuje w czymś związanym z finansami, no to nagle się okazuje, że. Gubi się ta perspektywa, że Polska, jak długa i szeroka, tak wygląda zupełnie inaczej niż my i nasza praca. I to mówię jako człowiek mieszkający na stałe w centrum Warszawy i pracujący w biurze, gdzie jest bardzo dużo startupów, łatwo się oderwać od rzeczywistości. Więc staram się mocno tutaj stąpać po ziemi i nie wpaść za mocno w tę bańkę, że wszędzie tutaj jest tak pięknie, kolorowo i tak dalej. W długim terminie te konsekwencje są dużo trudniejsze do przewidzenia, no bo trochę niewiele osób myśli długoterminowo i mamy na głowie czynniki mocno od nas niezależne. I chyba to jest największy problem tego wyzwania. Bardzo dobrze ujął to dr Wojtek Świder, którego możliwe, że też doskonale znacie z internetu, był jednym z gości podcastu Nic za darmo. Kilka miesięcy temu, jeśli by pamięć nie myli, ja sobie pozwolę zacytować większy fragment, bo świetnie to podsumował. W obecnych warunkach priorytetem jest walka z inflacją. Przy takiej dynamice cen środowisko gospodarcze jest chaotyczne. Trudno prowadzić działalność, kalkulować długoterminowo i porównywać ceny. Jakiś czas temu powoływałem się na badania Europejskiego Banku Centralnego. W chaosie cenowym wiele firm zwyczajnie zwiększa marże, bo i tak konsumentom trudno jest porównywać ceny. I większość osób podda się w szukaniu alternatyw, myśląc sobie, no cóż, wszystko drożeje. Dla naszego dobrobytu kluczowy jest wzrost płac ponad inflację. A żeby to nastąpiło, walka z inflacją powinna być teraz kluczowa. Od strony polityki monetarnej bank centralny co prawda podwyższył stopy procentowe, ale zrobił to późno i do poziomu umiarkowanie wysokiego, a przy chaotycznej komunikacji trudno przekonać uczestników rynku, że sytuacja jest opanowana. Polityka fiskalna, czyli wydatki rządu, w tej sytuacji też powinna być dosyć restrykcyjna. Zamiast tego mamy kolejne zwiększenie świadczeń socjalnych, co utrudni walkę z inflacją. Prawdopodobnie będziemy mieli jedne z najszybciej rosnących cen w całej Europie, jeszcze stosunkowo długo. Jest to podejście krótkoterminowe, zorientowane na tani pod względem metody poklask przed wyborami. Natomiast od strony fiskalnej tanie to nie będzie. Koszt programu po nowemu to będzie około 65 miliardów złotych, co będzie stanowiło 10%. Procent wydatków budżetowych. W tym samym czasie, na przykład inwestycje w Polsce leżą i to od lat, nasz model gospodarczy robi się coraz bardziej krótkoterminowy. I to ostatnie szczególnie zdanie mocno wybrzmiewa. Ja osobiście też mam takie wrażenie, że ten nasz model gospodarczy i w ogóle to nasze patrzenie na przyszłość w wielu dziedzinach jest bardzo mocno krótkoterminowe. Żeby nie powiedzieć czasami spontanicznie ratowane przez wiele osób, no bo gdyby ekonomiści i politycy dokładnie pokazali nam teraz, dlaczego ten pomysł 800, plus, czy nawet 1000, plus, jest istotnym filarem naszego planu na wiele lat. A nie tylko rzucali hasła polityczne, to pewnie byłoby nam łatwiej w ogóle o tym rozmawiać. Tyle tylko, że takich danych nie ma, albo my ich w ogóle nie dostaniemy. I bardzo często my idziemy z prądem i łatamy to trochę taką taśmą klejącą. Ja też się śmieję, że polski przedsiębiorca to jest taki solidny power tape, czyli cokolwiek nam tam nie wymyślą, polski przedsiębiorca to, to dźwiga i skleja jak ta taśma klejąca. I taki power tape naszej polskiej gospodarki już całkiem sporo musiał znieść. Ale do tego oczywiście są ogromne inwestycje zagraniczne, żeby też nie być takim ignorantem. Że tu polski mały przedsiębiorca wszystko udźwignie. Oczywiście spółki z całego świata też fajnie się w Polsce urządziły i nie można zapominać, że bez zagranicznych korporacji obraz Polski byłby zupełnie, zupełnie inny. Ale jakbyśmy szli tym tokiem myślenia, ile rzeczy wyszło nam krótkoterminowych w ostatnich latach, to wydaje mi się, że znaleźlibyśmy kilka naprawdę tematów wartych miliardy złotych. No bo chociażby, pieniędzy unijnych z KPO dalej nie mamy, mamy za to spór polityczny i pandemia wywołała szok gospodarczy, z w którym sobie koniec końców poradziliśmy, ale jesteśmy jednym z tych krajów, który przechodzi obok miliardów euro na własne życzenie. Inny temat, wyskakujemy za ocean, mamy bardzo fajne relacje z USA, żeby nie powiedzieć fantastyczne, ale wepchnęła w nie nas wojna na Ukrainie. Gdyby nie ona, no nie bylibyśmy w tej sytuacji. I teraz staliśmy się ważnym krajem jako wschodnia flanka NATO i zarazem flanka Unii Europejskiej, no ale płyniemy z prądem. I troszeczkę ja się obawiam tego przełożenia na wiele dziedzin gospodarki, że jakoś to będzie. Dosłownie przed nagrywaniem tego odcinka wpadła mi informacja, że w ramach KPO mieliśmy w ogóle zmienić system opłat na autostradach, żeby kolej stała się bardziej konkurencyjna, żeby Polacy częściej wybierali pociąg zamiast samochodu. No i generalnie zapowiadając na tej samej konwencji politycznej 800, zapowiedziano też darmowe autostrady. Czyli zaprzeczono dokładnie temu, co napisano ileś miesięcy temu we wniosku do KPO. Więc pytanie jest proste: czy ktoś to w ogóle czyta? I kilka kwartałów pracy nad dokończeniem reformy OFE skończyło się tym, że w końcu obniżono podatek i w zasadzie cała reforma poszła do śmietnika bez jakiegoś wyjaśnienia dlaczego. I pewnie mógłbym tak wymieniać i wymieniać, i to jest trochę nasza bolączka. Zresztą, jakbyśmy o OFE w ogóle zaczęli rozmawiać, to jest długi temat, bo ta reforma nie została skończona już wiele, wiele lat temu i poprzedni rząd zepsuł jedno. Ten rząd nie poprawił drugiego, i mamy znowu rzecz krótkoterminową, która niesie ogromne konsekwencje długoterminowe. I oczywiście, nasza gospodarka dobrze sobie radzi, i absolutnie nie będę nas nazywał drugą Grecją, bo wydaje mi się, że na wielu poziomach to jest nietrafione. Ale mój główny problem jest trochę właśnie taki jak u Wojtka Świdra, czyli ten brak polityki długoterminowej. Nawet jeśli on jakiś jest, to on nie jest na pewno publicznie pokazywany. A dobrze by było jednak, gdybyśmy nie sabotowali wielu działań, bo te miliardy euro. Euro, dolarów, a czasem złotych, to po prostu są korzyści utracone. Ja bym bardzo chciał sięgnąć w tej audycji po badania i pokazać wam, że ja jestem w błędzie, bo sprawdziłem i mam tutaj bardzo fajne dane, ale po prostu tych badań nie mam. Bo albo ktoś o takich badaniach nie pomyślał, albo gdzieś tam je ukrywa i nie chce się podzielić ze światem, albo są po prostu dla tych, którzy serio w długim terminie różne rzeczy planują. No i koniec końców, zawsze warto jest mieć jeszcze jeden scenariusz w tle, że może ta audycja też będzie do śmietnika, bo politycy. Potrafią niebywale spierniczyć robotę, i nawet jak coś obiecają, to mogą tego oczywiście nie dowieść. I niezależnie od tego, kto będzie w przyszłym rządzie, może się zdarzyć tak, że 800 Plus wcale jeszcze nie będzie. Tyle polityki, ja tu staram się tylko i wyłącznie pilnować pieniędzy swoich i państwowych, bo tak naprawdę te wszystkie pieniądze są nasze i o tym warto oczywiście pamiętać. Nie ma czegoś takiego jak rządowe pieniądze, to są tylko nasze, które tam przechodzą przez różne szuflady i tak po to, żeby czasem do nas wrócić, a czasem iść na jakieś inne cele budżetowe. A kiedy Wy słuchacie tej audycji, to ja już pakuję się na konferencję Wall Street i dosłownie ostatnie szlify na prezentacji inauguracyjnego wywiadu. Do zobaczenia, do usłyszenia w Karpaczu. Mam nadzieję, że fajne materiały też stamtąd przywiozę i będą one do posłuchania oczywiście w podcaście. Nic za darmo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako DoradcaTV TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpainiczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.